Marek Kiliński, jestem radnym. Bo to będzie dla mnie ważne, tak. Tu w wykładzie ksiądz profesor powiedział, że nie zgadza się z tym, co w tym teście prawie 100%. No, prawie 100. Studentów wypowiedziało się, że polityka... Że Kościół miesza się do polityki. Ja już nie patrzę z tej pozycji w stosunku 149:1, tylko z pozycji ludzi młodych. Dokładnie. Ja chodzę do Kościoła prawie każdą niedzielę, a nawet w takich świętach. Wczoraj było święto Kościoła Świętej Katarzyny. Aleksandryjskiej. Tak. Proszę mi wierzyć, i to nie jest przypadek, że na cały Kościół, a specjalnie zwrócimy uwagę, było 5 osób młodych, a reszta pokolenia było naszego wieku. I nic się nie zradza z tego, że powstało LGBT. To LGBT było wcześniej. Może nie było tak widoczne. Może ci ludzie młodzi nie mogli tak przekazywać tego wszystkiego. Teraz mają możliwości i tak dalej w kierunku tego, że tracimy młode pokolenie, zauważcie. Tracimy i na scenie politycznej, i kościele. Nas, mówię o sobie, o moich kolegach, koleżankach z naszego pokolenia, ten katolicyzm, chrześcijaństwo było wychowane niemal z samym porodem, od dzieciństwa. A teraz, no, ludzie młodzi jakby się odłączają i tu należałoby spojrzeć na to, czy idziemy w dobrym kierunku, czy to, co ksiądz profesor powiedział na zakończeniu wykładu, żebyśmy... Polska się stała krajem podzielonym, bardzo podzielonym, wśród rodziny, wśród... Nawet ja mam przypadek, że wśród rodziny odchodzimy od takich spotkań w związku z tym, żeby nie zadrażniać sytuacji polityki, bo ten temat zawsze wchodzi w czasie rozmów, w czasie jakichkolwiek kontaktów rodzinnych. Polityka. Jak chodzi o polityka, to zaraz zaczynają się, no, nienawiści, słowa różnego, które tutaj nie użyję. Tak. I tu należałoby się zastanowić. Tracimy młodych ludzi. Dziękuję. To szybciutka odpowiedź. Proszę Państwa, świat się stał bardzo podzielony. W Ameryce wygrywa się na promile procentów, w najbardziej demokratycznym państwie świata. We Włoszech Meloni wygrała na milimetry. W Niemczech będzie to samo. No trochę tak to się stało. Straszne zaostrzenie między prawą a lewą stroną. I lepiej nie będzie, panie radny, na razie. Co nie znaczy, że nie da się nad tym pracować. Więc to nie jest tylko polska domena. Ale jesteśmy podzieleni okrutnie. Ma pan rację. Co do wyjścia młodych z Kościoła, tak, to jest jeden z elementów, ale nie jedyny. Bo odchodzą też dorośli, odchodzą zaawansowani, więc to jest jeden ze wskazanych poglądów, ale on może nie jest dominantą nawet, choć kto wie, trzeba byłoby dalsze badania. Dlaczego może nie być dominantą? Bo, proszę Państwa, nawet jeżeli moich studentów 149 przeciwko jednemu głosowi zagłosowało, że Kościół się miesza do polityki, to ci studenci jednak przyszli na Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. I mój uniwersytet, który jest państwowym, ale ma znamiona chrześcijańskie, katolickie, ksiądz jest rektorem i w ogóle nie. Różni są ludzie. Jednak my mamy, proszę Państwa, w jednej kategorii w Polsce wygrywamy co roku. Na pierwszym miejscu jest UKSW. Oblężenie jednego miejsca liczbą studentów. Te wskaźniki mamy najwyższe. Bijemy UJ, UW i w tym roku, nie chcę przesadzić, 11 tysięcy czy 15 tysięcy kandydatów starało się dostać na UKSW, na 12 wydziałów. Czyli gdyby tak strasznie się obrażali na tych duchownych, którzy to prowadzą, no to by się nie zgłaszali. To nie do końca chyba też się tak wszystko tylko w tym zawiera, choć ma pan rację. W wielu rozmowach z ludźmi, nie z młodymi, z ludźmi w ogóle, mówią mi, że nie chodzą do kościoła ze względu na politykę, umaczanie polityki. Tu pan ma absolutną rację i jeszcze nawet bym przesunął to bardziej na starszych niż młodych. Tak jest, tylko otwórzmy oczy. Ilu ludzi nie chce chodzić, bo uważa, że jest indoktrynacja w kościele. Czy mają rację, czy nie, to jest zupełnie inna bajka. Ale my musimy wyjść naprzeciw i powiedzieć, zróbmy coś, żeby takiej świadomości ludzkiej nie było, że my indoktrynujemy w kościele politycznie. Proszę bardzo. Człowiek jest z sakrum i profanum. Marek Rybak z Przemienia Pańskiego Młodzi. Sakrum i profanum. Jeżeli człowiek nie ma sakrum, to co on w to miejsce tego profanum, to co on w to miejsce sakrum stawia? Żeby... Co w miejsce profanum? Sakrum. Bo sakrum. Ma tylko profanum. Wie pan co? Filozoficznie bym panu odpowiedział, ja wiem, o co panu chodzi. Pustka.
tym miejscu, kiedy nie ma sakrum, jest pustka często. Dlatego dzisiejsza sztuka w niektórych wytworach jest taka beznadziejna. Ludzie wypruci z wiary, z ideałów, z wartości, tworzą co? Tylko jedno. Próbują nas skonfrontować, to wszystko jest jakaś rewolucja, albo, brakuje mi tego słowa, by mi uciekło, to jest najczęściej prowokacja, o właśnie słowo. Prowokacja, żeby zaistnieć, bo brakuje im wypełnienia duchowości i tak dalej. Ale bardziej optymistycznie odpowiedziałbym na pana pytanie tak. Proszę pana, pojęcia sakrum i profanum są trochę nieostre. Całe życie mówili, że jest sakrum i profanum. Dlaczego są nieostre do końca? Bo zarówno sakrum, jak i profanum należy do Pana, Boga. Bóg jest Bogiem i sakrum, i profanum. Jakkolwiek byśmy temu nie nazwali, to w tym profanum są grzesznicy, bo może tam też tak nie. A przecież Pan Jezus powiedział, że szczególnie jest skierowany ku Bogiem i ku grzesznikom, żeby ich zbawić, żeby podać im rękę. Więc my się mamy nie obrażać na profanum, nie pluć na profanum. Zwłaszcza dzisiaj, kiedy ludzie mają takie wyzwolone poglądy, rzeczywiście profanum, my mamy im podać rękę, żeby ich ocalić, a nie żeby się z nimi skłócić, spluć i pozabijać. Trudna. Ja wiem, że jestem pod prąd tego, co mówię, ale to nie ja mówię, to jest Ewangelia. Profanum trzeba zbawiać, a nie atakować. Jeszcze jedno tak. Młodych to nie ma nigdzie. Nie ma w kościele, nie ma w teatrach, na jakichś wycieczkach nie ma. No nawet na głupim basenie nie ma młodych. Gdzie są? Tu. Dlaczego wyciągnąłem komórkę? W świecie wirtualnym, w internecie, w grach komputerowym, w różnego rodzaju portalach. Ja uczę dziennikarzy, więc ja wiem, co mówię. Ja mam samych dziennikarzy praktycznie, studentów w tym momencie, poza doktorantami. Proszę Państwa, oni są uwiedzeni tym medium. Oni są zakochani. Nie ma sieci, nie ma dostępu do sieci. Koniec życia, samobójstwo. Nie ma życia, bo nie ma sieci. I tak chodzą na ulicach naszych. Tam są. Proszę. Rzadko mała i chyba jest mała świadomość i wiedza na temat, czym jest Kościół. Społeczeństwo generalnie, szczególnie młodzież, utożsamia Kościół z hierarchią. Jeśli Kościół się miesza do polityki, to głównie mają na władzę hierarchię, że ksiądz tam wygłasza na mowie polityczne jakieś sprawy. Natomiast powinniśmy wszyscy wiedzieć, że Kościół to nie tylko hierarchia. Kościół to jesteśmy my wszyscy jako wspólnota. I o ile ksiądz powinien zajmować stanowiska wobec partii czy osoby, o tyle my mamy obowiązek zajmować takie stanowisko, to Pan Prezes podkreślił, a szczególnie te osoby, które mają jakiś dar, nazwijmy to dar od Boga, tak jak artysta ma dar od Boga, potrafi malować, czy pięknie grać, tak ci ludzie, ci katolicy, którzy mają jakiś zmysł organizacyjny, oni powinni z obowiązku, jak gdyby katolika, brać udział w polityce. I tutaj właśnie widzę niedosyt w akcji katolickiej, że my, którzy mamy w programie, w celach swoich na 5 punktów, 4 punkty oddziaływania na społeczeństwo, to my w zasadzie tylko, tak jak Pan Ksiądz Prezes powiedział, nie wyłączam tutaj, bo to jest szeroka działalność, ale generalnie. Za mało. Znaczy modlimy się, chodzimy, sami się, tak powiem, formujecie, tak, tak. Formujemy, wzmacniamy, natomiast nie ma nas w polityce. Nie ma was w polityce. Nie ma nas w polityce. Dobrze. Tak. Dlatego wydaje mi się, że brakuje osób, które powinny jeździć po kraju, świadome, nawet w takich kołach różnych.
Wystarczy, żebyście to zrobili w Łodzi i w Zgierzu. Nie musicie nawet po Polsce jeździć. Tak, tu przejmijcie stery. Wystarczy. No właśnie, to jest zasadniczy problem. Poza tu żyjecie, tu jesteście. Teraz z punktu widzenia wyżej nie mamy oddziaływania na media społecznościowe. No to jest trudne. Jeśli ja dziś czytam atak na księdza ojca doktora Rydzyka, ja ten sam temat czytam przez 2 tygodnie. Trzymają to mocno, podkreślają. Tam są bluzki różne i tak dalej. To samo dotyczy biskupów i innych hierarchów. Tutaj nie ma. Natomiast jest coś w drugą stronę, szybko miknie temat albo się go wyrzuca. To są takie istotne problemy, które chciałem... Tak, ja się z panem prawie w 100% zgadzam i to jest ten kierunek, w którym powinniście działać bardziej. Być w polityce i uprawiać politykę, nie duchowość, politykę. Natomiast z jednym się troszkę nie zgodzę, z tym pierwszym pana zdaniem. Bo moim zdaniem zależy, jak rozumieć hierarchię kościelną. Bo ksiądz Andrzej Glewiński czy ja, to my nie jesteśmy jeszcze takimi wielkimi hierarchami. My jesteśmy raczej dołami kościelnymi. Hierarchia to dla mnie, znaczy też, ale hierarchia to są biskupi, episkopat i tak dalej. Na tamtym poziomie, powiem panu szczerze, według mnie jest najmniej mieszania się do polityki. Właśnie dość odwrotnie. Jeśli się w Polsce zdarza mieszanie do polityki, to robią to księża podstawowi więcej. Znaczy, bo są najbliżej ludzi, bo mają najwięcej problemów. Jest mi, jak mówią studenci, że się Kościół ośrodka polityki, ja powiedziałem tak, to pokażcie mi jeden dokument Kościoła jako hierarchów albo jakieś stanowisko, które byłoby mieszanie. Nie, oni są dyplomaci tam na górze. Więc oni się nie mieszają. To jest takie gadanie. Prędzej wartki, rzeźki proboszcz nie wytrzyma, wyjdzie i powie, co myśli. I to jest potem komentowane jako stanowisko Kościoła. Ale to tak tylko poza tym, że w zupełności z panem zgadzam. Ksiądz, proszę bardzo. Ja kiedyś zawodowo... Tutaj? Księdzem? Tutaj? Ja zawodowo zajmowałem ładem moralnym w życiu społecznym u Benedykta XVI. Piękny temat. Tak, trochę o tym popisałem. Chciałem zadać takie dwa pytania. Ja się często pracuję z ludźmi, teraz troszeczkę pracuję jako psychoterapeuta w środowisku psychologów, psychoterapeutów i pracuję z ludźmi. Chciałem, często spotykam się z takim pytaniem, że Kościół sakralizuje przestrzeń publiczną. Zresztą to wynika z oczywiście z rozumienia polityki, rozróżnienia czym jest Kościół, czym jest państwo. Benedykt mówi wyraźnie o tym, jaka jest koncepcja dobra wspólnego. Przypomina koncepcję Ulpiana w wykładach bawarskich. Wszystko się gdzieś od tego zaczyna. Od koncepcji dobra wspólnego, kwestii granic, różnych przestrzeni i tak dalej, to co ksiądz profesor powiedział, że te granice się zacierają. Jeśli chodzi o sakralizację przestrzeni publicznej, gdzie leży ta granica? Bo ona oczywiście wynika z koncepcji polityki, ta wynika z koncepcji dobra wspólnego, dobro wspólne wynika z koncepcji natury ludzkiej i społecznej i tak dalej. Gdzie leży ta granica? To jest pierwsze moje pytanie. A drugie pytanie to pytanie dotyczące, często mówi się, to wynika z dokumentów państwowych różnej rangi, o tym, że instytucje mają być światopoglądowo neutralne. Co to znaczy, czy to w ogóle istnieje, taka koncepcja, że instytucje mają być światopoglądowo neutralne? Gdzie leży granica tak pojmowanej definicji? Tak? W kontekście oczywiście zejdziemy pewnie na prawo naturalne i tak dalej, i tak dalej. No, obydwa pytania bardzo dobre, drogi księże, świetne nawet, które mógłbym wykład zrobić na ten temat pewnie, ale nie zrobię, nie, proszę się nie obawiać. Króciusieńko. Granica sakralizacji jest w rozsądku ludzkim. Kryterium. Tak. Rozsądku, tak, w rozsądku. Rozsądek, tak. Ale pytanie o kryteria. Oczywiście, i tutaj jest troszkę więcej do gadania, ale jako klucz, hasło mówię w rozsądku. Dlatego, że przestrzeń społeczna jest do sakralizowania i nie możemy nie być obecni z sakramentami, niewidoczni, bo będzie zarzut o sakralizację. Nie, to jest jakiś absurd, bzdura. Działamy w społeczeństwie dla ludzi, dla dobra. To są kościelne instytucje, instytucjami dobra wspólnego i powinny być wspierane przez państwo, choćby z tej racji. Mało tego, we wszystkich większych krajach świata i mniejszych, nawet na Słowacji, każdy ksiądz ma pensję państwową.
U nas to jest skandal. Duchownym dawać jakiekolwiek wspomogi finansowe, to jest skandal rozdmuchany. Jak to wszystko jest dobre? Proszę zobaczyć te wszystkie salki katechetyczne. Czy to jest księdza Andrzeja jutro zabierze ze sobą na emeryturę? Przecież to jest dobro wspólne, proboszcz się zmieni, biskup się zmienia, to zostaje. Jest jakimś absurdem mówić, że Kościół dostał pieniądze, żeby to utrzymać. To ksiądz dostał pieniądze. Proszę zobaczyć, tak trzeba zacząć dyskutować i myśleć przede wszystkim w rozsądku. Ale sakralizacja, kryteria. Proszę Państwa, kryteriów jest dużo, ja nie chcę nie szczegółowo teraz nie chodzić. Powiem tylko jedno. My nie bójmy się oskarżeń o sakralizację, ale bądźmy ostrożni i uważajmy. Tam, gdzie nie potrzeba wizyty biskupa, księdza i mieszania sakrum z profanum, jak to pan tam ładnie powiedział, to nie róbmy tego. Czy my musimy być na każdej uroczystości świeckiej, kiedy słupek święcą? A po co ten słupek ma być poświęcony? I jeszcze w świetle Jupiterów Kanar w całym stroju i 6 dni w tygodniu otwierali coś i 6 dni pokazywali biskupa albo księdza, jak to święci. No nic złego, chcieli, to mają. Ale widzicie Państwo, w oczach ludzi to tam gdzieś zaczyna być nie Kościół, nie sakramenty, nie piękne działanie Kościoła, tylko ci duchowni już by weszli wszędzie, gdzie tylko mogą i wszystko by zagarnęli, zajęli. Więc rozsądek ze strony duchownych Kościoła, jak nie dawać argumentów, żeby mówili, że każda przestrzeń jest libację alkoholową, też mamy poświęcić, pobłogosławić właśnie to mówi. No nie, wiadomo, że tego nigdy nie zrobimy. Więc kryteriów jest dużo, ale sakralizacja jest zarzutem moim zdaniem niesłusznym, ale bywa tak, że nieumiejętnie znowu gdzieś garniemy do tego sojuszu ołtarza i tronu i pokazujemy się pośród koloratek polityków bardziej niż wśród ubogich. A ksiądz przynajmniej dla równowagi powinien być tak samo z ubogimi, biednymi, jak i z politykami, do których też ma prawo. Ale zróbmy tą równowagę, żeby mu nie zarzucono, że robi tylko jednym kierunku. Że zna tylko i trzyma tylko z bogatymi w parafii. To ludzie tak czasem mówią. Tylko z bogatymi trzyma. No to jest nie w porządku. To jest. A drugie pytanie jest jeszcze trudniejsze. O tą granicę, czy można być neutralnym ideologicznie. Kościół nie może być neutralny. Dlatego nie mogą Kościołowi zarzucać, że się interesuje aksjologią i że się wypowiada odnośnie LGBT, komu by się podobało czy nie, że broni koncepcji związku damsko-męskiego mężczyzną i kobietą Bóg ich stworzył. Przecież to nie jest żadna ideologia i tu nie może być neutralności. W aspekcie obrony życia nie ma żadnych kompromisów. Nie ma. Jeśli ja nawet jestem kompromisowy, idę do studia i rozmawiam z ludźmi i szanuję, to w momencie, kiedy pada eutanazja, aborcja, tam nie ma dla mnie kompromisu z drugą stroną. Ja się nie mogę z nią zgodzić w kompromisie, bo tu chodzi o życie ludzkie. Więc co? Bronię go, bo taka jest prawo mojej wiary, mojego serca. Więc z tą neutralnością, jeśli instytucje mają być neutralne, to państwowe, nie kościelne. Po pierwsze... To jest pierwsze i to też na swój sposób. Drodzy Państwo, bo ten neutralizm trzeba rozumieć tak, że pozwala się żyć i oddychać innym. Czyli pluralizm bardziej niż neutralizm. To rozumiem. Zawsze Polska była państwem, gdzie się wiele różnych nurtów, także religijnych, rozwijało. Ale neutralizm instytucji państwowych nie oznacza nieliczenie się z ideowością Kościoła i narodu, tylko lansowanie islamu, ateizmu i tak dalej. Bo wtedy to nie jest żaden neutralizm. To znaczy, że państwo nie respektuje swojego społeczeństwa, które jest z natury chrześcijańskie i katolickie i ma prawo, żeby dominanta tych wartości była w większości, a nie islamskich, ateistycznych albo innych, bo my nie mamy takiego społeczeństwa póki co. I to jest pomylenie z poplątaniem. Neutralność nawet instytucji państwowych. Takich, że trzeba wszystkie krzyże pościągać w szkołach. Nie, bo nasza tradycja i wiara i 94% Polaków dalej jest w kościele katolickim. Jakim prawem tylko dla jednego, powiedzmy, muzułmanina mam zdjąć krzyż w szkole czy w urzędzie? Bo tego jednego będzie to denerwować. To niech spyla. Przepraszam. To niech nie chodzi do tego urzędu. Jak go to denerwuje. To co, 99% ma być podporządkowane 1% w imię jakiegoś pluralizmu czy neutralności? O nie, to jest złe rozumienie neutralizmu, ale w jakichś zasadach neutralność państwa, że on nie żadnego z na przykład ugrupowań religijnych ani nie tępi, ani nie faworyzuje, to my to rozumiemy. No i dlatego, ale według miary. Jak jest 500 000 prawosławnych w Polsce, 100 000 protestantów, to oni powinni mieć dostęp do mediów, do tego, do tamtego.
współmierny z ilością wiernych, a nie taki sam jak Kościół katolicki, bo byłoby to niesprawiedliwością.